To może być najtrudniejszy quiz, jaki przygotowałem, bo dzisiaj po bandzie, dziękuję bardzo. Będzie ciężko. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym quizie piłkarskim. Witam wszystkich na kolejnym quizie piłkarskim z Gadni, co to za drużyna. Ze mną jak zawsze, jeżeli chodzi o takie rzeczy, wybitny Adam. Przestań mnie prześladować. Wybitny krzywy. Którzy chyba nie zdają sobie sprawy, co ich dzisiaj czeka. Posłuchajcie, bardzo spodobał wam się ostatnimi czasy format, gdzie zgadują, co to za drużyna, co to za reprezentacja, na bazie odkrywania pewnych kart. Dzisiaj karty będą miały trochę mniejsze znaczenie, bo główną rolę będą grały lata. I lata uważam, 80. lata 80, dokładnie. Bee Gees. A nie, to YMCA, to coś innego. Bo dzisiaj oczywiście przygotowałem drużyny, no i na tej bazie macie zgadnąć. Będzie ciężko, tak mi się wydaje, natomiast bardzo ważne informacje. Oczywiście system tak jak wcześniej, czyli możecie Linux zgadnąć. Kurde, ale to było słabe. Nie no, ej, minęło chyba 2 tygodnie z naszego ostatniego filmu nie. I to jest... Myślałem, że to będzie lepsze, ale tak po chwili uznałem, kurde nie, jednak lipa. Lipa dowcip. Dostajecie tyle punktów, ile zostało kart nieodkrytych do samego końca. Jeżeli odkrycie wszystkie karty i nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, to możecie dostać pół punkta, ja wam wtedy mówię, co to jest za liga. No więcej już wtedy nie będę podpowiadał, wiadomo. Tak jest. Czasu jakiegoś za bardzo nie ma, natomiast wiadomo, będziemy sobie patrzeć co i jak. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja, gdyż no nie ma za wielu danych, jeżeli chodzi o składy z tych sezonów, więc co postanowiłem zrobić, to zabrałem składy oraz formacje z pierwszego meczu w sezonie. No były dwa najczęściej w większych ligach, nie? Dobra. Dlatego z pierwszego meczu zabrałem formację. Łapka, bo czasami się pojawiają takie nazwiska, które później gdzieś giną, nie? No ale dobra. Musiałem coś zrobić. No tak, tak. Musiałem coś ale zrobić. Będzie ciekawie, atrakcyjnie często. Dobra, no to co? Zaczynamy. Aha, no i subskrybujcie oczywiście i chłopaków, i ten kanał, jeżeli wam się podoba. Zapraszamy też na Instagrama mojego i chłopaków. Dobra panowie, mamy pierwszą drużynę, przed nami formacja 4-3-3 z jednym defensywnym zawodnikiem. No i na zmianę, może kto od was zacznie? Z jednym defensywnym czy ostatnio nie przegrałem przypadkiem pomocnikiem ja? Pomocnikiem, no. Czy ostatnio nie przegrałem przypadkiem ja? Chyba przegrałeś, więc zacznij. Tak. Dobra, chyba no to ja bym prosił o odsunięcie bramkarza. Bramkarza, proszę bardzo, pyk. 23 no. lata. No, bardzo to jest dużo. Piękny wiek. Piękny bardzo wiek. Bardzo dużo nam to mówi. Ja dziękuję. To Adam. Dobra, no to nie, no, lecimy dalej, napastnik. Napastnik, proszę cię bardzo. 21. 23, 27. Na razie nam się robi młoda drużyna z tego. Tak, tak, tak. No nie. To no, też no, będzie no fajny przekrój tego, jakie drużyny mają mniej więcej wiekową. Krzywy? Dajmy lewy środkowy obrońca. Lewy środkowy obrońca. Lewy środkowy obrońca. No tu już jest chyba ktoś z okolic naszego rocznika. Ale ja nie kojarzę za bardzo. A nam sobie jeszcze liczy, który rocznik to jest ile lat w tym momencie? 21 lat? To jest 0-0. Tak, ale wiesz co, bo jeszcze może być tak, że... No jeszcze oczywiście, ktoś nie mieć urodzin. Tak, gościa 99, który nie miał jeszcze urodzin. Oczywiście, dobra, no to gdzie dalej? Poczekaj, to ja poproszę w takim razie... Dobra, to się zastanów. Pamiętajcie też, żeby liczyć sobie też punkty i piszę je w komentarzach, jak wam idzie, czy pokonaliście Adama i Krzywego. Właśnie. Tutaj możecie pisać w każdym momencie i oczywiście, jeżeli będziecie mieli dobrze, no to punkciki lecą na wasze konto, jeżeli nie, no to 0. Dobra, to lewego skrzydłowego proszę. Lewy skrzydłowy, proszę cię bardzo. Jakieś podejrzenie już mam. Też mam pewne podejrzenia, no właśnie. Ale być może potrzebujecie więcej kart. Poczekaj, raczej tak. To krzywy, w którą stronę? No jeżeli Adam... No poczekaj. A ty dałeś lewy skrzydło? Adam. Ja dałem lewy skrzydło. A ty chcesz zapisać coś, myślisz? No myślałem na to, żeby coś zapisać. No poważnie tutaj się robi. Wiesz co, no mam takie kurcze... Mam pewne skojarzenie po prostu. No to jeżeli masz skojarzenie, to może się potwierdzić. Jak tylko boję się, trochę się boję. Jak Krzywy odkryje kartę jakąś, nie? Albo później to odkryjesz kartę, którą nam ci się wydaje. No dobra, Krzywy, jeszcze jeden, proszę. Dajcie mi... Czekaj. Prawo obrońca. Prawo obrońca, tak? No. Proszę cię bardzo. Myślę, że jest starszy. A wiecie co? Zapisujesz? Ja zapiszę. Ja też zapiszę. Co? No dobra, to będzie ciekawe. No mamy chyba to samo, nie? Tak wydaje mi się, że tak, aczkolwiek Krzywy mi się wydaje, że jednocześnie, że napastnik, nie wiem czy miał urodziny już, a lewy skrzydłowy, że może być ciut młodszy. Kurczę, bo nie jestem pewien rocznika, dobra, ale... No tak, no mamy BVB. A jest punktów. To? A jest to... BVB, tak jest, no i Bellingham oczywiście. Kobel!
Kobel na bramce, to ta podpowiedź jest. Tam oczywiście 18 lat. Ciekaw, ile ten Paslak ma lat. I właśnie też zastanawiałem się, czy nie to ciut starszy, nie? Tak myślałeś? Kobel i Holland na szpicy i lewe skrzydło Royce. To były te trzy wyjeżdżające. To jest Akanji. No, Akanji. Tak. No, także gratulacje, 6 punktów na wasze konto. Powiem szczerze, że zaskoczyłem się w tym momencie, bo sądziłem, że troszkę dłużej wam to zajmie. Ale to oznacza, że przechodzimy do drugiej rundy. Dobra panowie, runda druga, formacja z trójką obrońców. Także będzie ciekawie, Adam zaczyna. A co Kaman z tym czerwonym linkiem? Nie, na to nie zwracaj uwagi. Dobra, okej, no to... To dobra, to myślę, że tak jak krzywy rozpoczniemy, od bramkarza. Od bramkarza, tak? Proszę bardzo, bramkarz. To jest taki fundament, na którym budujemy. Tak jest. Krzywy? Fundament, na którym powstajemy kościół. Czy jakoś tam inaczej to było? Nie pamiętam. Dobra, lećmy, środkowy napastnik. Środkowy napastnik, proszę cię bardzo. Okej. Ale to nadal nic. Nadal nic. Adam? Dobra, no to poproszę w takim razie środkowego pomocnika po prawej stronie. PSP tak zwane. Tak, PSP. Proszę bardzo. Czyli tu mamy. Tak. No tu jest. No. Tak. Wiesz co, ja bym prosił środkowego obrońcę, tego środkowego. Środkowy obrońca. No. Proszę bardzo. I tu mi to jeszcze 22. Młodziutki, a dowodzi w jakiś sposób. Dobra, ja spróbuję. Piszesz? No, spróbuję. O kurczę. Aczkolwiek nie, poczekaj, bo to była inna formacja. Oni grali inną formacją. Nie, jeszcze się powstrzyma. Jeszcze się powstrzyma, Adam. Wiesz co, ja mam pewne skojarzenie. No dość istotną wydaje mi się informacją jest to, że to jest pierwszy mecz, jaki rozgrywali w sezonie, formacja, której użyli, więc... Nie, to nie, to dobra. Odpadam. No to ja poproszę prawego środkowego obrońcy. Prawy środkowy obrońca. Tak. Proszę bardzo. Yes. 25 jest taki, nie wiadomo w którą stronę pójść. Ani młody, ani stary. Krzywy, miałeś skojarzenie jakieś, no to może jakaś karta cię naprowadzi. No właśnie, tylko że... Poczekaj, daj mi prawego wahadłowego. Czyli prawy pomocnik, tak? No. Proszę bardzo. No i to by prawie się zgadzało, tylko ten piłkarz tutaj jest młodszy niż ten, o którym ja myślę. I to mnie znowu wyprowadza w pole. I to nie jest ten, dobrze, nie myślę. Chcesz, czy ja mam walić? Dawaj. Lewy środkowy obrońca. Lewy środkowy obrońca i cała obrona w tym momencie jest już odkryta. Kurde! Czyli czy odkrywasz? No, czekam. Czy chyba, że Adam chce coś napisać? Za 4 punkty. Wiesz co, ja tutaj myślę poważnie nad pewnym zespołem, ale chyba jeszcze poczekam. Okej. Okay. Krzywy? Krzywy, odkrywaj. Dajcie lewego napastnika. A. Proszę bardzo. Okej. Okay. Ojej. Za 3 punkty. No tu będzie zawsze bardzo wąsko moim zdaniem. Tu nie będzie tak, że ktoś zgarnie 9 punktów, a ktoś 3. Czekaj, ja mam... Ja dość młoda drużyna. Stosunkowo. No to proszę bardzo, to zapisz. Za 3 punkty. Adam zapisuje za 3 punkty. No i zapisał. Rzucił. Krzywy. Nie jestem pewien, ale... Możesz ale... albo zapisać, albo odkryć dalej. Prawy napastnik. Proszę bardzo. O jest. Oj, coś mi się wydaje, że może być ciężko. Ciężary. Ciężary, co Adam? Krzywy lewy. Pospieszyłem się. Lewy wahadłowy, lewy pomocnik. Proszę bardzo. 30. No w ogóle pomocnik. Pamiętaj, że jak odkryję wszystko, to masz pół punkta, jak ci powiem ligę. Może. Dobra, to dawaj jeszcze tego SP. Okej. Okay. To jest odkryte cały zespół. No. Liga to jest Premier League. Teraz już możesz powiedzieć, bo Adam zapisał wcześniej za 3 punkty. Poczekaj. Chyba, że Adam chce podpisać tak for fun. Chyba, ale widzę, że coś kurczę nie kojarzy. Wiesz co? A to nie ma... Czy to jest Chelsea? Ostatecznie definitywnie? No tak, no. Bardzo ładnie. Chelsea.
To jest Chelsea, Szaloba jeszcze bez transferu, więc to... Szaloba pułapka. Wiedzieliście w ogóle, że Mendy ma 29 lat? Tak. Mendy jest... Ja byłem przekonany, że jest o wiele młodszy, a tu proszę bardzo. Strzelał już tak 26. Ja miałem PSG, bo wydawało mi się, że w tym pierwszym meczu ligowym oni wychodzili z trójką i jak odkryłeś lewego napastnika, tam Mbappe szalał, to trochę mi zaświtało. Nie byłem pewien co do składu, ale niektóre roczniki pasowały. To tak na marginesie. No to tak czy inaczej, krzywy ma pół punktu. Chyba na was starszy mimo wszystko. Ile ma na was teraz Keylor na was? On już chyba po 30 jest. No Keylor spokojnie po 30. Po 30. To jest ten jeden element. No i to właśnie trzeba patrzeć sobie na każde elementy. Czyli co, krzywy pół. Krzywy pół i wychodzi na prowadzenie. Czas na kolejną rundę. Dobrze, kolejna runda. Krzywy, zaczynasz. Co odkrywamy? To teraz zacznijmy od napastnika. Napastnik, proszę cię bardzo. Dobrze, ciekawie. Adam? 4-2-3-1. Po tej wspaniałej rundzie pierwszej chyba wypadałoby się odkuć. Tak myślę, kurczę. Dobra, lewego obrońcy proszę. Czekaj, ja strzelam. Strzelasz? Mhm. Okej, dobra. Ja nie patrzę, co tam krzywy zapisuje, będzie bardzo ciekawie. Adam, pod presją, jeżeli krzywemu wyjdzie. On strzela. No ja też bym strzelił w sumie, no bo jest jeden zespół, który 4-2-3-1 używa bardzo często. Zespół, któremu kibicuję, pasowało, bo tam Balogun na szpicy mógłby być. Jak strzelę w lewego obrońca, to się upewnię, więc poproszę lewego obrońca. Lewy obrońca, tak? No. Lewy obrońca jest następujący. Dobra, czyli to jest Arsenal. No i mam źle. Krzywy, co napisałeś? Myślałem, że to jest Greenwood. Jest to, oczywiście, Arsenal! Tak jest! Proszę bardzo, to jest Arsenal. No i teraz będą ciężary krzywy. Będą ciężary. Nie ukrywam, będą ciężary, ale jeżeli chodzi o inne... To się nie bawi, ale pewnie nie jest 100% zapisuję. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę, jak widzieliście, teraz może też będzie wyświetlany na ekranie wiek tych zawodników, to jak Arsenal ma młodych zawodników, zespół, to jest młody. Naprawdę. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, słuchajcie, to jest na lewej wszyscy drwią. Nie pamiętam. Gabi na obronie Tierney, powiedziałem 9-7 to jest klucz do otwarcia tych drzwi, ale ja tylko chciałem zaznaczyć, że wszyscy tak drwią z okna transferowego AFC, a zdajecie sobie sprawę, że ściągnęli wszystkich piłkarzy U23? Nie ma ani jednego starszego. Wszyscy są poniżej tego progu, więc to też pokazuje, że przyszłość ma... Tak, zdecydowanie. Okay. No dobrze, w takim razie... punktów w takim razie? Dwóch było odkrytych, czyli 9. 9 punktów dla ciebie. 15. Odjeżdżam krzywemu. Krzywy, no musisz teraz się postarać, bo teraz przed nami kolejna runda. Dobra, Adam, kolejna runda przed nami, proszę bardzo. Od czego zaczynamy? 4, 2, 3, 1 znowu. No to poproszę w takim razie... Czekaj. A dobra, daj też tego napastnika. A napastnik, proszę bardzo. 34, grubo. No, tu jest taki wiek. Słuszny. Słuszny. Jak na piłkarza. Jak na piłkarza. No. Kurczę. Hop, tak powiem. Już doświadczony. Doświadczony, no. Zresztą mam pewne skojarzenie, nie? Pytanie teraz. No ty masz troszkę wygodniejszą sytuację, krzywy. Dobra, ja poczekam jeszcze. Ja poczekam na jeszcze na krzywego. Poczekam. Dobra. No to ja też lubię. Ty lecisz? No to jak się bawić, to się bawić. Wow. Ale czekaj, bo ja mam w sobie przewagę. No masz. To ja się mogę jeszcze tutaj zastanowić. To ja się zastanowię, czekajcie. Lewy jest młodszy, bo lewy jest 8-8. Więc tutaj na pewno nie wchodzi nam Bayer lewy. Myślę nad jednym zespołem. Kogo strzelić, żeby się upewnić? Dobre pytanie. Ofensywny, prawe skrzydło, lewe skrzydło, prawy obrońca, środkowy obrońca, drugi środkowy. Kurczę, no. Właśnie nie wiem za bardzo w kogo strzelić, żeby tylko jeden strzał zaliczyć na upewnienie się. Ja mam, jest w tym zespole jedna karta, która by cię właśnie utwierdziła w tym, co myślisz. Czy ja mogę jeszcze ten wycofać? Zostaw tą tabliczkę. Zostaw tabliczkę. To ja, dobra, daj środkowego ofensywnego pomocnika. Zakładam, że to jest Dycha. Proszę bardzo. 24. Stara trochę Dycha, kurczę. 24, czy to jest roczniki? No, mam źle. To może w takim razie... Kurde, no kogo... Nie wiem, w kogo tu uderzyć, że... A, dobra. Daj prawego obrońcę. A poczekaj, mogę tylko zapisać...
drugą opcję, bo już wiem, no że może, możesz, no, no okej. Okay. Znaczy to się nie liczy, wiadomo, wiadomo ale... Wiadomo. Kogo? Prawego obrońcy. Prawego środkowego, przepraszam. Prawego środkowego obrońcy. Proszę bardzo. 26. No kurde, proszę się, że coś mi się pokrywa nawet. Pokrywać się, 26, dużo trochę. Dobra, to jeszcze jednego poproszę. Daj lewego środkowego obrońcę. Lewy środkowy obrońca, proszę bardzo. 25, no i tu już jest lipa, nie? Kurde, miałem, wydawało mi się, że to jest, że to będzie dobrze, no. Ej, jeżeli mam dobrze, to drugą opcję. No, to pół punkta ci mogę dać. Nie, no, tak, żeby do 10 dobić, czyli te 3,5. To Adam musi ci dać, ja już ci nie mogę wręczyć. Co mi do 10 będę mieć? Zobaczymy, zobaczymy jak Adamowi pójdzie jeszcze. No może odkryć jeszcze jedną kartę. Spokojnie, to nie jest przesądzone, że który dostanie to 3,5 punkta. Przecież mam dwa kluby w głowie, no i to jest problem, bo mam Atletico i mam Milan. I zastanawiam się nad jednym i drugim. To Moriego chciałem albo Kiera odkryć, ani jeden, ani drugi mi tu nie wpadł, więc skłaniam się jednak bardziej ku tej opcji Atletico 24. Dobra. Zapisujesz? No, no to ja... nie musisz nawet, jak to jest Atletico, to wiemy, że... Chciałeś... Atletico chciałem. Krzywy, co pokazałeś? Czyli ja najpierw zapisałem Bayern. No, a to czyli wiadomo jest. To jest chyba Leicester. Leicester? 4-2-3-1, Leicester, faktycznie, o Jezus. Schmeichel, 34 lata, był tym zawodnikiem, o którym mówiłem, że warto by zobaczyć. W ogóle nie bo 34 lata ma. Założyłem, że skoro Premier League. Ja już widziałem, kurde, stary napastnik, 24 lata na tym, to musi być Maddison, więc. Ja w Suarez zastrzałem. To co, mam tą dyszkę, czy nie? No ładnie pokminiłem. Dobra, niech ma. Dobra, no, niech, ma. Niech będzie rywalizacja. Ładnie niech, pokminiłeś. Niech ma. Ale w ogóle nie myślałem o Premier League, bo po pierwsze myślałem, że idziesz takim kluczem, że wiesz, idziesz po kolei i nie chcesz dawać dwóch lig z rzędu, znaczy w miarę, blisko siebie. A po drugie myślałem, że Suarez na szpicy. Nawet ja nie znam wcześniej, klucza. Wcześniej miałem Olivera Giroud. Więc trudno wiem, inaczej. Dobra, no to co, kolejna runda przed nami. Dawaj, dawaj. Trzeba przyznać, że dużo drużyn lubi grać 4-2-3-1, bo tu jest po raz kolejny właśnie taka formacja. Więc Krzywy, gdzie zaczynamy? Może to jest jakoś niestandardowo. SPO. SPO, tak? Proszę cię bardzo, SPO. 31, uuu. Doświadczone SPO. No nic mi to nie daje, więc... Rocznik. Adam. Bramkarz. Bramkarz. Proszę cię bardzo. 35, wow. Ale mamy ciekawostki. 86, wow. Na grubo poszedłeś. Dobra, lecimy. Oj. 35. Dobra, daj napastnika, jeżeli to jest ten zespół, którym myślę... Chociaż nie, teraz Krzywy wybiera. Już zapisał. Zapisałem. Aha, no to jeżeli to jest ten zespół, o którym myślę... To na napastniku będzie napastnik, który ma 33 albo 32, bo nie pamiętam urodzin dokładnie, więc poproszę napastnika. Dobra, Bayern. FCB! Bayern! Jest to powiedź bardzo dobra. Ja bym się zyskalił na was, no. Krzywy, ty musisz odpowiedź do tyłu zawsze dawać, czy coś takiego. Musisz zostawiać to, co napisałeś wcześniej, nie? Nie, to niesamowite, dobra. No Bayern. Nie, no ale piękne. Co z Leicester pokminiłem? Ale co z Leicester? Nie, no co z Leicester zrobiłeś? Nie, no piękny. Ojej. Dobra, no to Adam 8 punktów. Czyli zabawa jest przednia, kurde. 8 punktów na koncie Adama. Ej. Ale to jak to myślałeś o Bayernie drużyna wcześniej, no. Mając odkrytego kogo miałeś? Napastnika tylko. Napastnika, no dobra, no miałeś tylko napastnika faktycznie. Dodatkowy pomocnik, bo jest inny bramkarz. Dobra. Ja byłem przekonany, że on Bayern dał, bo ja myślałem, że mu się Müller skojarzył i Neuer, a on jednego i drugiego zawodnika bardzo lubi. Nie, więc... ale ja... A ty kogo dać do PSG? Nie, ja nie widziałem bramkarza jeszcze. A ty nie widziałeś bramkarza? Napastnika nie widziałem. No ja powiedziałem, że jeżeli mam to samo skojarzenie co Krzywy, znaczy tak sobie w głowie to ułożyłem, no to napastnik Robert mnie tylko potwierdzi, a i tak mam przewagę, więc mogę sobie na to pozwolić. Nie, ja teraz włączyłem myślenie. Włącz myślenie. Dobra. Kurde, poszedł na grę. Nie, ja chyba za dużo zapisałem. Ja miałem 15, a teraz ile? No to tutaj dodawanie z kolei nie wychodzi. 15 miałem. Adam, iść do się dodać 8. 8 plus 15 8, to jest 33 dla Adama. No dobra. No nieźle. Dobra. Dobra, kolejny przykład przed nami. Proszę bardzo. Teraz zaczyna Adam, kto? Adam, proszę bardzo. Który odkrywasz? 4-3-3. O, jest jakieś urozmaicenie. No dobra, no to ja poproszę tego środkowego defensywnego pomocnika. Środkowego defensywnego pomocnika. 33, to też taki Nestor trochę. Piłkarz. 33. O
88 chyba w porywach, albo 87 jeszcze może być. Środkowy napastnik. Napastnik? Proszę cię bardzo. No tak, 27 lat. Że jakieś skojarzenie jest. Jakieś coś tam jest, no dobra. Adam, ale nie zapisujesz, rozumiem? No kusi. Ale poczekaj, teraz myślę o jakąś kartę, która by... A teraz Adam, sorry. No ja wiem, ja po prostu, znaczy w sensie ja wiem jakim kluczem iść, jeżeli to skojarzenie okay. W głowie ma się wyklarować, więc poproszę prawego skrzydłowego. Prawy skrzydłowy, tak? Tak. Proszę bardzo. No chyba to by zabąglało. Za dużo, u mnie za dużo. Kurde no. Krzywy zapisujesz czy odkrywasz? Zasługuję. Zapisuję za 8 punktów. Proszę bardzo. Okej. Okay. Zapisuję. Adam? Kurczę, ten SPD mi to jakoś nie pasuje, ale no, trudno, kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, ja muszę gonić. Znaczy szans już nie mam, ale... 90, to by było 3, albo 90, albo 91. A tam ma tu swoje klucze, jeżeli chodzi o rozkminianie. Tak, chodzi mi teraz o prawego skrzydłowego. Kurde, on jest młodszy. Bo chodzi mi o prawego skrzydłowego. Dobra, nie, ja jeszcze poczekam. Poczekasz jeszcze? No dobra, Adam nie odkrył, więc możesz się na to zdecydować. Prawy skrzydłowy 90, 91. Dobra, to ja... Poczekaj, to teraz ty krzywy. A nie? Ja, no. A ty odkrywasz? Tak. Wiesz co, to daj mi... No. Prawego obrońca. Prawo obrońca, tak? Proszę bardzo. 20. No i tu jest już problem. No. Myślałeś o Liverpoolu pewnie. Tak. A Salah, czy Salah nie ma 30 lat. Salah ma 29. Oj. W tym facecie. No i ten Fabinho jest chyba młodszy jednak, nie? To jest zdecydowanie. No Fabinho jest rok starszy od Bruno. O. A Bruno jest 9-4, czyli 9-3. To nawet ostatnio to mieliśmy na naszym materiale. No i w którą stronę pójdą ci panowie? Na pewno to jeden klub mamy odrzucony już na 100%. Liverpool. Tak. To Adam, co odkrywasz? Czy coś zapisujesz? Wiesz co, czekaj, 20 to albo jest gościu 2001 albo 2000 na prawej obronie. To jest ten klucz, którego się powinniśmy trzymać. 2000, 2001 na prawej obronie. Nie no. Prawa obrona 20. Czekaj. Dobra, zapiszę to ja. Zapisuję. No dobra. Za 7 punktów. Adam. 2000. Wydaje mi się, że ta osoba jest troszeczkę starsza na tej prawej obronie, ale... Dlatego zapisałeś. Środkowa obrona, nie chcę ci powiedzieć. Poproszę lewego środkowego obrońca. Lewy środkowy obrońca. 20. Czyli to jest też no, rocznik 0001. Pokrywa mi się. Tak plus minus rocznikowo. W sensie wiem, że ten biukarz ma okolice... tego wieku. Okej. Okay. Ale nie wiem, czy nie jest... Dobra, jeżeli... Bo Krzywy już zapisał, tak? Tak, tak. To jeżeli ta lewa jest odkryta, to teraz proszę prawego obrońcy. Znaczy prawego środkowego. Tak, tak. No dobra, no to, no. Chyba to jest to w takim razie. Ale aż 30 już jest, kurde, tam na liczniku u tego pana? No dobra, no to... Dobra, daję. Co macie? Barsa. Barsa? Jest to Barsa, Depay, Griezmann, 30 lat już, kurde, słuchajcie, czas leci. W ogóle bym nie dał trójki z przodu, ale faktycznie no, płynie to wszystko. Dest, 2000. Dest. Czyli jeszcze przed urodzinami w takim razie. No i Busi i Piqué to były te dwa. Czyli ostatnie. Adam 5 punktów. A ja 2 więcej. Tak, krzywy 7. Tak. Dobra, ostatnia runda przed nami i trzeba powiedzieć, że no... Kłopoty Krzywego, jeżeli chodzi, naprawdę musiałby tutaj, nie, no nie masz na 28-17 masz, tak? Ależ awantura, no to, no nie ma. No chyba, że zrobicie double or nothing, albo coś takiego, ale... Nie no, ja bym musiał się w ogóle... No nie, nie ma szans, bo musiał zrobić 11 punktów, a to jest niemożliwe. Aha. Chyba, że teraz strzelasz Krzywy. Od razu Adam czekaj. Się pomyli. Ale Adam musiałby się pomylić. Nie, dobra, inaczej. Jeżeli... Po jednej karcie, po jednej nutce Krzywy odkryje... Liczysz jak 11. Czyli liczymy jak 11. Okej, okay, dobra. No to Krzywy, no co odkrywasz? No to poczekaj. Muszę przemyśleć to tak szybko. Nie pamiętam, czy on gra na tej pozycji, czy na tej. Poczekaj. Bo najgorsze jest to, że dwie pozycje mogą mi sporo dać, tylko nie wiem, czy dałeś te osoby na prawą, czy na lewą stronę. Ale no ja dałem tak, jak było w meczu, to nie jest... A, ja... to jest jeszcze pierwszy mecz. To jest pierwszy mecz. To by się skracało. Dobra, daj mi... Bramkarz, tak? No. Bramkarz jest w takim wieku. Bramkarz jest stary. Nie.
Nie ma szans. 8-7. Nie, to nie jest to, o co myślałem. Nie. No dobra, Adam, w takim razie. Strzelasz, odkrywasz? Odkrywam. Lewy środkowy obrońca, proszę. Lewy środkowy obrońca. 26. Dobra, to jedna opcja mi już odpadła. Krzywy? Nie, bo ja myślałem, to jest... Nie powiem, bo może się okazać, że to jest ten klub. Dobra, dajmy prawego napastnika. Prawy napastnik. Proszę cię bardzo. Nic mi nie mówi. Jest. On ciągle roczniki zapisuje. Poproszę, wiesz co... A daj lewego napastnika. Proszę bardzo. O, to właśnie też chciałem prosić. Lewy napastnik to był. A wieszcie co? Ja nie wiem, czy to ma ta formacja. Wydaje mi się, że nie. Ludzie głupie. Oni grali jeden napastnik na pierwszym meczu. Chociaż może to jakaś hybryda była, nie wiem. Ten bramkarz mi to psuje cały koncept. Mam jednego bramkarza, tylko nie pasuje informacja. Bramkarz 8-7. To jest... odkryj coś. A, bo to jest moja kolej w sumie, no. Teraz twoja kolej. No, to daj prawy skrzydłowy. Prawy skrzydłowy. Proszę cię bardzo. 30? 30 to jest już interesujące. Zapisujesz coś, czy krzywy strzela dalej? Wydaje mi się, że ten prawy skrzydłowy, prawy pomocnik w moim wyobrażeniu powinien mieć ciut więcej niż 30. Jeżeli to ten klub, o którym myślę w tej chwili. Napastnik 9-8. No jest pewien... Albo 9-9. 9-9 albo 9-8. Jest pewien pan, który jest z rocznika 9-8. Który gra na lewej stronie ataku. Który jest kotem. I który łączony jest teraz z Realem Madryt. Bramkarz by nawet pasował. Ale boję się o pozostałe opcje. Więc... Czy zapisał? Nie. Aha, ale ja nie myślałem w ogóle pod tym względem, ale okej. Aha, ja myślałem, że zapisał, bo powiedział, że już nie musi ten. Nie, on powiedział, że możesz odkrywać. No to już jak powiedziałem, że na głos, że to jest PSG, to zastanawiam się nad PSG, bo Mbappe 2009-8, na was na pewno nie 29, tak jak wtedy chyba było, to się wygupiłem trochę, więc tutaj na pewno musi być powyżej 30. Na was może być z 87. No na was ma coś koło tego. Może mieć tyle. Na prawej pomocy pewnie Di Maria, z przodu Icardi, bo Icardi rozpoczynał, więc nie, no ja zostawiam PSG, dobra. To też na pewno. PSG, to jest tak? Oczywiście PSG. No. Ale zamiast Di Maria i Wijnaldum tam. Wijnaldum, no właśnie, bo Di Maria jest starszy. Tak. Więc no, a myślałem, Adam rozkminił za dwójkę, ale naprawdę było to dobre. Ile punktów finalnie? 36. Plus 23. 23, nie, bardzo ładnie. Fajna zabawa. Dobra, moi drodzy, było moim zdaniem ciężej niż... Nie wiem, chyba troszeczkę ciężej było, jeżeli jak były te kluby z reprezentacji takie. Było trudniej, bo to były mniejsze kluby, więc tutaj nadawałeś jednak większe kluby. Tu starałem się jakieś większe kluby bardziej, żeby szukać połączeń i odkrywać po zawodnikach, co się udało. Arsenal świetnie wam wyszedł, to było bardzo ładne. No, wyszedł nam. Czy w sumie jedynie foreign osoby. Foreign Balogun. A tymczasem dziękujemy wam bardzo, jeżeli się podobała łapeczka w górę, subskrybujcie. No i co, widzimy się następnym razem na kolejnych quizach piłkarskich. Możecie też w komentarzach dać znać, co wy byście chcieli zobaczyć. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Ciao. I do usłyszenia. Pa.